bestiach dzisiaj mówimy, proszę pana, o bestiach. Ile tego filmu? A, no jeszcze ma. Także państwo zobaczą ostatecznie doktrynalną definicję. Definicja bluźnierców. Gęsto zaludnioną cywilizacją Rzym, prawdopodobnie słyszałeś, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. W czasie punktu szczytowego swoich rządów zbudowali sieć 50 tysięcy mil dróg biegnących przez Rzym, całe imperium. W miarę jak cesarski Rzym zaczął się rozpadać, Kościół w Rzymie zyskiwał na sile. W efekcie Kościół katolicki, proszę państwa, jak gdyby wdziera się, by wypełnić próżnię, która pozostała po upadku cesarstwa rzymskiego i dochodzić do sytuacji, w której w połowie V wieku, gdy wpłynę Atylia napiera na miasto Rzym, to nie cesarz jest tym, ale papież biskup Rzymu. Tego rodzaju wysoka pozycja, wyeksponowanie polityczne, prawdziwie określają rolę papieża. Proroctwo wskazuje również, że kobieta jedzie na bestii 7 głowami, 10. Oj, oczywiście są to symbole naturalne. Opisane tutaj stworzenie wyraźnie reprezentuje tego samego potwora z 7 głowami, 10 rogami, którego dopiero co widzieliśmy, walczącego z obietnicą Chrystusa w rozdziale 12. Jest to ta sama bestia, z której świat jest, ma oddać cześć, zmuszony oddać cześć. Co zatem reprezentuje 7 głów, 10 rogów, proszę pani. 7 głów. To 7 gór, a tam, gdzie siedzi na nich niewiasta, Apokalipsa 17:3, 10 rogów, które widziałeś, to 10 królów, Apokalipsa 17:12. Jedno jest tylko miasto na świecie, które w ten sposób siedzi na 7. Jedno jest duże miasto, jest nim Rzym. Nie ma więc wątpliwości w umysłach. Ale gdy sam Jan mówi o kobiecie, to mówi o Rzymie. Widzisz więc tutaj związek 7 głów, 7 gór. To jest religia. Idziesz do Księgi Apokalipsy, rozdział 12, 7. Apokalipsa, rozdział 13, dotyczy istnienie ciągłość, istnieje ciągłość. To w obrębie miasta Rzym, nazywanego miastem 7 gór, całkowity teren państwa duchowego. No, ma obecnie swoje granice. Proszę państwa, 7 to jest duchowość religijna, a 10 duchowość cielesna w Biblii. 10 królów, a 7 wzgórz religijnych. Bo wiecie państwo, tutaj mówimy o Babilonie Wielkim. Ja powiem więcej, że Babilon Wielki to imperium religii wszelkich. Nie tylko Rzymu, bo to zdaje się, że ten film nakręcili adwentyści. I oni tak nienawidzą tego kościoła katolickiego, że oni mówią, że to jest tylko Rzym, a my mówimy, że po prostu Babilon Wielki to są wszelkie religie i ta pozostaje symbolika 7, symbolika duchowa, czyli 7 w Apokalipsie jest symboliką duchowości, a 10 cielesności. To więc, że a to Rzym rozpadł się na 10 części. 10 cielesna, 10 cielesna. W efekcie Kościół katolicki jak gdyby wdziera się, by wypełnić różnicę, która pozostała po upadku cesarstwa rzymskiego i dochodzi do takiej Hun Attila napiera na miasto Rzym w V wieku. To nie cesarz jest tym, ale papież biskup Rzym. Tego rodzaju wysoka pozycja, wyeksponowanie polityczne. Prawdziwie określają rolę papieża. Proroctwo pokazuje również, że kobieta jedzie na bestii z 7 głowami, 10 rogami. Także widzicie państwo, jak znacie język angielski, to możecie sobie tutaj dokoptować, dośpiewać, bo to jest, proszę państwa, dużo i szybko idzie ten czas. Szybko ten czas idzie. Proszę państwa, kobieta w niebie rodzi. No to przecież wiadomo, że to są symbole. To jest organizacja niebiańskich stworzeń duchowych aniołów, które wydała Archangiela. Archangiel to jest po rosyjsku Jezus Chrystus, jeden pierwszy, jedyny pierworodny. I ona porodziła, proszę państwa, porodziła, wydała na świat, no to w postaci tej takiej dziecięcej, w postaci nie tyle, że dziecięcej, ludzkiej, ale że ludzie się rodzą, no to musiał być, skoro był człowiekiem, to musiał być najpierw mały, a potem był duży, no to tylko dlatego był dziecięciem, ale żeby go lulać, to tutaj widzicie państwo diabeł. Apokalipsa, 13 rozdział.
istnieje tutaj ciągłość. Pokazują Rzym. To w obrębie miasta Rzym, nazywanego miastem siedmiu wzgórz. Całkowity ten teren państwa watykańskiego ma obecnie swoje granice. Katolicka encyklopedia, strona 529. I który zarazem niezależnym państwem. I ma polityczną potęgę światową. Watykan. Proszę czytać encyklopedię katolicką. Encyclopedia of Catholic Encyclopedia. 109 akrów w obrębie Rzymu. Za murami miasta Watykan znajduje się mniej więcej 1000 mieszkających w małym kraju rządzonym przez papieża, który ma absolutną władzę wykonawczą, ustawodawczą, sądowniczą. Ambasadorzy z całego świata spotykają się z papieżem, jego przedstawicielami, szukając wpływu przewodnictwa tej międzynarodowej władzy religijnej. Nawet ONZ, proszę Państwa, zbierze się, by przemawiał u niej papież, gdy upadło zachodnie cesarstwo rzymskie. Jego terytorium zostało rozbite na 10 głównych części. 10 rogów reprezentuje 10 królów lub królestw, na które ostatecznie rozpadł się podzielony cesarski Rzym. Tak jak mówię, 10 rogów to opis Rzymu, który rozpada się na 10 mniejszych królestw. W całej historii katolicyzm zdominował wiele królestw. Czyli, że tu nie chodzi o to, że to było 10 królów dosłownie, tylko symboliczna liczba 10 cielesna na cielesny rozpad oznacza Rzymu. Tak. Masz połączenie kościoła i państwa. I się połączyło. Imiona bluźniercze to kolejny kluczowy element tego proroctwa, który wyraźnie wskazuje na kościół rzymskokatolicki. Zajmujemy miejsce Boga Wszechmocnego. Papież Leon XIII stawia to śmiertelnego człowieka w pozycji bluźniercy, że zajmujemy miejsce Boga na ziemi. Bluźnierstwo. Nie chodzi tutaj jakiegoś konkretnego papieża, ale proroctwo odnosi się do urzędu, który on piastuje, instytucji, którą on reprezentuje. Kobieta jest również odziana w wyjątkowe kolory. Ma szczególne kolory, które są tutaj wspomniane. Nie jest to już kolor biały, ale mamy teraz kolory, które reprezentują dziwna rzecz, dwie rzeczy, godność królewską i prostytucję, a te szczególne kolory, które mamy w kościele chrześcijańskim, później pojawiają się w barwach kapłanów tego historycznego kościoła chrześcijańskiego. To były nie tylko zasadnicze kolory rzymskich cezarów, ale według encyklopedii katolickiej, ale według tej oficjalnym kolorem biskupu, purpura, a szkarłat kardynału. Oprócz szkarłatu i purpury widzimy, że niewolnica lub skorumpowany ten posiada ogromne bogactwo kamieni szlachetnych. A gdy weźmie się pod uwagę jego niezliczone artystyczne skarby, ze złota, srebra, pereł, kościół rzymskokatolicki jest zdecydowanie najbogatszą instytucją religijną na ziemi. Każdego roku turyści z całego świata przyjeżdżają, aby zobaczyć błyszczące bogactwo kościoła rzymskiego, aby zobaczyć, podziwiać. Ale Boga, kolejna niepokojąca cecha tej kobiety znajduje się w wersecie 5, proszę Państwa. I ujrzałem niewiastą pijaną krwią świętych, krwią świadków Jezusa. Historia pokazuje, że kościół rzymski katolicki był najgorliwszym prześladowcą chrześcijan Żydów na przestrzeni jego. W rzeczywistości historycy mówią nam, ponad 5 milionów męczenników było. Padło ofiarą straszliwych inkwizycji, prześladowań kościoła rzymskiego. A zatem to, co tu mamy, to proroctwo mówiące, że Kościół będzie angażował się w niesamowite prześladowanie. To niedokładnie to. Kościół zapoczątkował proces prawny, zwany jako inkwizycja, aby przesłuchiwać tych ludzi, proces prawny, by zmusić to tak wielu jak do wyrzeczenia się, odwołania się swoich bogów. Ratunku, wyrzeczcie się! Zależało Kościołowi na tym, żeby nie podchwycili ludu, nie poszło więcej. Największa liczba zgonów w historii, proszę Państwa, miała miejsce wtedy, kiedy Kościół przyszedował tych, którzy z nim się nie zgadali. Ten poziom represji trwał przez całe średniowiecze. A zatem kobieta lub Kościół jest mocą prześladowczą, która uciska prawdziwych prześladowców Chrystusa. Przyjrzyjmy się tomom, ludziom przeciwko pogańskim, wypowiadali się w tym czasie duchowej ciemności. Kim byli ci ludzie? Jacy to byli? Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką nad mieszkańcami tego kraju.
jako zabójstwo Izajasza 9:1. W Lyonie we Francji mieszkał pewien młody człowiek, tutaj mówiłyśmy, ale w sąsiedniej audycji naszego radia, to KFM Euroconcita, Barbie Baby Langström Extra, proszę tutaj też posłuchać w sąsiednich naszych audycjach radia Conchita. Państwo będziecie o Waldzie się dowiecie. Tu swego czasu też matacząco Mareczek mówił, mów mi Waldek. Tak chciał troszeczkę, szatan mu podpowiedział, żeby używał imienia Waldo, bo to Waldek, a Waldo. Tak, Waldo nauczał, że Biblię należy rozumieć po prostu dosłownie i swobodnie głosić ją ludziom w ich własnym języku. Oczywiście Biblia jest trudna, zachęca ludzi, by żyli życiem prostoty, żyli nic, a jednocześnie odważnie potępiał nieumiarkowanie księży. Około roku 1170 Piotr Waldo zgromadził dużą liczbę zwolenników, o których mówiono, jak ubogi z Lyonu lub o Waldensach. Jako o ubogi z Lyonu. Piotr Waldo jest założycielem Waldensów, grupy osób wierzących w Biblię, żyjących we Francji, we Włoszech. Był katolik z laikatu, który został nauczaniem dotyczącym tego kościoła. I zapoczątkował grupę podróżujących kaznodziejów, którzy nauczali Ewangelii. Wypowiadał się przeciwko przeistoczeniu mszy. I chociaż niektórzy Waldensi, jako księża wydaje, chodzili na msze, a następnie organizowali również tak, to oficjalnie wyszkoleni inkwizytorzy wyruszyli przeciwko nim. Zaczęli wszędzie znajdować ludzi, których zaczęli nazywać Waldensami. Nazwą tak, to oznaczało, że trzeba ich zamordować. Tak. Na zasadzie. Bądźmy szczerzy, trzeba by chodzili do kościołów katolickich, przez większą część, chociaż byli troszeczkę laikami. Tak, dwa razy do roku trzeba było, chociaż będzie podróż Waldensu, wycierali do nich, pobywali rozmawiali z nimi. Wszędzie dokąd poszedł, to Waldo widział ludzi gotowych prawdy. Waldo wierzył, że na ziemi był głód człowieczego, tak więc zapłacił pewnemu duchownemu, by pomógł mu w przetłumaczeniu Nowego Testamentu na rodzimy język frankoński. Historia mówi, że Waldo zlecił dwóm uczonym, proszę Państwa, religijnym ludziom w Lyonie, by przygotowali tłumaczenie części Biblii. I niektórych wypowiedział ojciec na rodzimy język. Tak, na rodzimy język. Było to coś pomiędzy francuskim a naprawdę wydaje się to jednak, że ustanowiono pewną tradycję. Tak, tak. Teraz jednak raz lub dwa razy docierał do podróżujący zespół pastorów Waldensów, którzy przybywali i rozmawiali z nim. Wszędzie dotąd, dokąd poszedł Piotr Waldo, widział ludzi głodnych prawdy. Waldo wierzył, że na ziemi był głód Słowa Bożego, tak więc zapłacił pewnemu duchownemu, by pomógł mu w przetłumaczeniu Nowego Testamentu na rodzimy język frankoński. Waldo zlecił dwóm uczonym, historia mówi. To zlecił religijnym ludziom w Lyonie. To przygotowali tłumaczenie Biblii. Tak. Tak. I niektórych wypowiedzi ojców na rodzimy język. Pomiędzy francuskim a prowansalskim. Tak naprawdę trudno to opisać. Wydaje się jednak, że ustanowiono pewną tradycję, że wspólnoty Waldensów będą starały się uzyskać kopię Pisma Świętego w powszechnym języku ludu. I oni będą roznosili te pisma wokół siebie, będą działali jako kupcy, udostępniając ludziom Pismo Święte wszędzie tam, istnieją nawet zapiski na ich temat, jak Żydzi do niektórych uniewyuczonych krajów. Tak. Religijnym ludziom w Lyonie. Tak. My przygotowali tłumaczenie części Biblii. I niektórych wypowiedzi ojców. Narodzimy język. Francuski ma prowansalski. Naprawdę trudno to opisać, ale ustanowiono pewną tradycję, że wspólnoty Waldensów
będą starały się uzyskać kopię Pisma Świętego. W powszechnym języku ludu. Będą roznosili te pisma wokół siebie, będą działali jako kupcy i handlarze, udostępniając ludziom Pismo Święte wszędzie tam, gdzie pójdą. Istnieją nawet zapiski, że posyłali młodych ludzi z wielu uniwersytetów uczelni w kraju. Tak, także zdobywać wiedzę we współczesnej teologii. W celu dotarcia, tak. Czyli na uniwersytet i żeby to prowadzenie kursu nie było, nie przez chłopstwo był wściekły. Na Soborze Czesytole w 1179 poglądy Waldo zostały oficjalnie potępione jako heresja, a wkrótce potem jego zwolennicy zostali ekskomunikowani. Wygnani z Lyonu, waldensi osiedlili się w górzystej dolinie Piemontu we francuskich Alpach. Tutaj w gronie rodzin Biblia stała się głównym tematem ich studiów. Czczono na tę pamięć Ewangelii Mateusza i Jana wraz z wieloma listami. Nie mając prasy drukarskiej, waldejsi często zajmowali się ręcznym kopiowaniem pisma, ręcznym pisaniem, znani swojej całkowitej wierności wobec Biblii. Ci świeccy każdy całą Biblię rozprzestrzeni, podróżując jako handlarze, aby uniknąć aresztowania. Czasami zaszywali się skopiowane fragmenty w podszewkach swoich ubrań, a potem ostrożnie do serce ludziom pokazywali godnym Piotra Waldo. W 1280 roku nastąpił jako i dalej zaciekł, prześladował Waldeusz. Zajmują wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Oprócz nich o Romów powalczą Słoweńcy, Niemcy i Austriacy. Redaktor Przemysław Babiec, komentator sportowy, mówi, że na konkurs powinniśmy spojrzeć z delikatnym optymizmem. Na pewno ile Hammer i te nasze sukcesy... Duch Święty zawodzą w Kościele wielu tych... Już odważnie reformy. Jan Wycliffe, jedną z takich osób, angielski teolog, świecki kazanierz, nauczyciel w Oksfordzie i tłumacz, jego doktor wielkim atutem, wielce kształcony człowiek. Tak, tak. Wycliffe nigdy nie chciał się stawiać w opozycji przywódców Kościoła, jednak gdy widział rażące sprzeczności, tym co robi Kościół katolicki, a co mówi Pismo Święte Biblia, nie mógł milczeć. Cóż, tak naprawdę nie wyszło. Jan Wycliffe miał się katolikiem, ponieważ był oksfordzkim wykładowcą i był bardzo wywyższony w strukturze władzy Kościoła. On był bardzo wywyższony, tak, zmaściony. Czyli o bestiach dzisiaj mówimy. Także Państwo widzicie, ile tych bestii jest. Krowy, osły, bydło, jelenie. Pełno tego. Zbawienie. 17 minut, tak najwyższym autorytetem, że Biblię Kościół katolicki ukrywał. Zlecił tłumaczenie Biblii, Miał pewnych zwolenników zwanych Lollardami, którzy chodzili tam i tu, rozpowszechniając pismo. Lollardzi byli zwolennikami czytania Biblii. Czytali Biblię Wycliffa. Czytali Biblię. Wierzyli w tak samą, prostą, samą pobożność. Jako opowiadali się waldejsi i inni. Już w XII wieku był to największy dar, jaki Bóg dać swoim ludziom. Żaden dokument nie zmienił biegu historii, jak Biblia. Największy skarb przybył do Tonika, przybliżył przez Biblię ludziom Jahwe pewne prawdy. Jak się zasugerowałem, jego nauczanie, mimo że parę wieków później wielu ludziom on przygotowuje drogę do przyjęcia reformacji, gdy ona nastanie, Wycliffe miał odwagę oświadczyć, że powszechna władza papieża była niebiblijna. Właśnie w tych warunkach 2 maja 1377 papież Grzegorz XI potępił pisma Jana Wycliffa, stwierdzając, że jego nauki były niebezpieczne dla Kościoła i państwa. Wycliffe nadał uczuł zbawienia jedynie przez Chrystusa, ale to święte było nieomylne niż Kościół rzymski. Z czasem jego pisma, jego dzieło reformy rozeszły się jak fale sejsmiczne, wywierając wpływ na miliony bożych ludzi. Można je było czytać wszędzie tam, gdzie byli uczeni. Gdzie było zabezpieczenie uczeni teologii. Tam, gdzie albo na podróże do Czech inspirowały także Jana Husa
inspiracją stał Jan Hus. Hus również atakował przeistoczenie, czyli transubstancjację, władzę duchowieństwa i podobnie jak Jan Wiklik, proszę Państwa, bogactwo Kościoła. Hus był zaledwie małym chłopcem, gdy Wiklik zmarł. Jednak dzieła Wiklika miały potężny wpływ na życie i jego misję. Jan Hus był czeskim kaznodzieją. Tak, także profesorem uniwersytetu przez pewien czas, tak, ostatecznie powierzono mu zadanie nauczania niewielkiej kaplicy, która została właśnie otwarta. Kaplicy betlejemskiej. Podobnie jak Jan Wiklik, Jan Hus głosił Pismo Święte w języku ludu. Była to praktyka, której Kościół nienawidził na rzecz zapomnianego języka łacińskiego. Ogłosił on w języku narodowym i też mieli Pismo Święte w swoim języku. Pismo Święte poczeszy. Wbrew właśnie Wiklika stanął się on, zepchnął się z naukami Pisma Świętego, szczególnie ze sobą atakiem na przeistoczenie, czyli atakowali przeistoczenie. Co to za cuda, że to się krew, ten wino w krew, a chleb w ciało. Na jednym znajdował się obraz pokornego Jezusa, skromnie do Jerozolem wjeżdżającego, a na drugim płótnie był obraz papieża, uznanego obitego bogate płótna, niesionego idącym królewskim marszałku. Obrazy te wyraźnie różnica pomiędzy Jezusem a papieżem. Tak, takie niebieskie nie mają, mają miejsca, a w tym człowieku nie ma gdzie. Takie niebieskie lice ma papieskiego pałacu, papieskiej świty. Poruszony tą nauką, zaczął publicznie krytykować dumę i zepsucie krewy. Nieustraszenie wezwał do reformy Kościoła. Trzeba interpretować. Dużo ciekawych rzeczy Państwo zobaczą, my to omijemy. Tak, już minęła godzina 10 minut. Chrzest niemowląt poprzez polanie wodą też. Hus to wszystko potępił w Tambuł, bo to było niebiblijne, jak umiał to sam udowodnić, bo przecież nie był głupi, a miał jeszcze na dodatek Pismo Święte. Że Państwo zobaczą, ile było rzeczy, które nas ominęły, które myśmy nie... I dzięki teraz internetowi, dzięki można oglądać filmy bardzo ciekawe, że po prostu zapierają dech w piersi. O bestiach ludzkich. O bestiach ludzkich. I teraz jak ktoś tak należy do tych kościołów, to się powinien zastanowić, co one mają wspólnego takiego w sobie i dlaczego były takie złe. I czy były na usługach diabła? No wiadomo, że na usługach diabła. Zajadli mordercy. W katedrze zebrał się sobór, a następnie Jan Hus został zaprowadzony na swój proces. Poproszono go, by obronił swoje twierdzenia. W trakcie ich obrony uznano, że dał wyraz herezji i tak został pojmany i oskarżony o herezję. Potem strażnicy poprowadzili Husa na stracenie. Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie. Miejsce egzekucji. Ludzie. Bardzo proszę. Śpiewali. Hus przepowiadał. 100 lat Bóg zbudził człowieka, którego... Tak. Wychowany w skromnym domu Mansfield. Marcin Luther, teolog, pisarz, kompozytor, kapłan. Także widzicie Państwo, kolejny człowiek, bardzo ciekawy. Także widzicie Państwo, ile tego zła, godzina 10 minut, a my tu mamy godzinę 33. No długi, niedługi film, ale Państwo zobaczą, o bestiach mówimy, o wołach, o jeleniach, o osłach, o bydłu, o tych mówimy takich, o smokach nawet mówimy, o smokach, którzy byli bardzo groźni. I to nie są jakieś żarty. Widzicie Państwo, że to wszystko miało miejsce. Prosimy Cię,
zwróć ku nam pogodne oblicze i spraw, abyśmy godnie wysławiali niezwykłą tajemnicę narodzin Twojego jedynego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Błogosławmy Pan. Bogu niech będą dzięki. Także widzisz, Rybka. Dziękuję Pani Barbaro, także gorąco pozdrawiam. In spite of its father's angry protests, Luther dropped his law studies, sold his books, and entered a closed Augustinian monastery in Hartford and fully dedicated his time to the monastic life. Following his desperate longing for salvation, he practiced frequent fasting, long hours of prayer, austere living, and endless confession. Oto parę informacji dotyczących sanktuarium Marii Gwiazdy Nowej Ewangelizacji świętego Jana Pawła II. 30 grudnia w piątek obchodzimy święto świętej rodziny Pana Jezusa, Najświętszej Marii Panny i świętego Józefa. Tego dnia na wspólną modlitwę zapraszamy szczególnie małżonków i całe rodziny. W czasie mszy świętych o godzinie 12 i 18 odnowienie przyrzeczeń małżeńskich. Po mszach świętych przejdziemy procesjonalnie do świętej rodziny na dziedzińcu kościoła, gdzie zawierzymy nasze rodziny świętej rodzinie. Następnie pragniemy rozpocząć nowy rok 2017 z Bożym błogosławieństwem. Dlatego zapraszamy w Sylwestra 31 grudnia na godzinę 23 na godzinę adorację Najświętszego Sakramentu. O 24 Eucharystia i specjalne błogosławieństwo dla zgromadzonych w świątyni. Uwaga! Mężczyzn zapraszamy na modlitewny dzień skupienia 14 stycznia, sobota. Program tego dnia będzie następujący. 11.30 różaniec w intencji uczestników spotkania, 12 Eucharystia z homilią, o godzinie 13 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość skorzystania z No, słucham. O godzinie 15 koronka do miłosierdzia Bożego. A co, gdzie jest to? Ojców rodzin, wdowców i przedstawicieli młodzieży, wszystkich, którzy chcą zaczerpnąć siły do mężnego. Ile? O Jezu, no i... Niech Pan Jezus Was wszystkich błogosławi. No i dobrze, niech Cię to nie obchodzi, niech On nam zapłaci tego. A Ty miałeś tyle pieniędzy? A jak wziąłeś tego? W naszym programie o 14.30 radiowa lektura, potem spotkanie z muzyką mistrzów, natomiast o godzinie 11.00 modlitwa w uczci Bożego Miłosierdzia. Ale jeszcze raz mi powiedz o tym telefonie, co się tam kurde. Ile kosztuje? 850, tak? No to żałosne, nie jest tak bardzo dużo, ale nie jest mało, no. A dałeś do naprawy? Aha, to jutro. Słuchaj, a kto nam zapłaci? A to nie ma nic do rzeczy. On nam zapłaci i będzie miał korzyści. Ty masz... Dasz do naprawy, dasz. Nie martw się. No to tu masz o telefonie zastępczy, jest Samsung. Co ty się... Someone's penalties owed after they donate are the
Ale przecież ty miałeś kartę gwarancyjną. No widzisz, a tak będziesz miał za darmo i nagłośnienie jeszcze inną rzecz. No dobrze, ale weź jeszcze wymyśli tam inne rzeczy, to ci zrobi to i tamto, no. No, tak będzie lepiej, no. Masz telefonów, a mu tu musi być coś, ty. Muszą być pieniądze, no. A ten telefon cienki wcale nie jest taki dobry i tobie się nie będzie podobał, bo jest biały i jest jakiś taki cienki, za cienki. Ty musisz mieć grube. No. No na razie. Jest 14:30. To Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Państwa zapraszam na kolejny odcinek naszej radiowej lektury, po nim spotkanie z muzyką mistrzów. Jadwiga Czechowicz. Kresy i bez kresy. Czyta Piotr Bajor. What's called a disputation? The 95 Theses is just a series of 95 propositions that he intends to spark a university debate on. And this is standard issue, late medieval academic practice. Luther is engaging in a very general exercise of publishing a popular scholarly journal today. Musi coś wymyślić, przecież nie zostawi obcego nieprzytomnego w gorączce. Sięgnął po swoją balerynę i otulił nią chorego. Wyciągnął z torby kozik i rozejrzawszy się po wymiance, wybrał najgorszą deskę, którą postanowił zamienić w szczapki. Pracował wytrwale, rozdzierając wilgotne od ziemi drewno. Szczęście przynajmniej nie było zmoczone deszczem. Przypatrywał się dawniej, jak matka pomagała ojcu w chorobie i umiał pomóc, gdy i ona zachorowała. Znał sposoby na ból i gorączkę i wiedział, jak ich zaradzić w dodatku. Był na to przygotowany. A masz ty, człowieku, szczęście, że na mnie trafiłeś, mruknął. Cicho sam do siebie, nie przestając pracować. Z deski nałupał dość sporą ilość szczapek. Dobrze, że ludzie mieli zwyczaj budować ziemianki mające paleniska. Wszystko mógł przygotować, wpuszczając do środka zmoczonego przez deszcz wilgotnego powietrza. Potrzebował zagotować wodę. Miał jej w starej francuskiej manierce całkiem jeszcze dużo. A wystarczy, pomyślał, poruszając manierką. Na balenisku ułożył stosik ze szczapek i kamienie, na których postawił swój synowy kubek z wodą. Masz ty, człowieku, szczęście, oj, masz, mruczał pod nosem. Wykaraskam cię z tej biedy, o, wykaraskam. Pakując się do wyjścia z domu, wybierał wszystko to samo, co ojciec brał wychodząc w świat na dłużej. You condemn me, I will condemn you, because he believes it's, this is a matter of truth. And so if the church is condemning biblical truth, then the church must actually be Antichrist. And he calls it that. And of course, once you call somebody Antichrist, it's rather hard to reach consensus and compromise. So the German emperor organized a hearing, and all the important princes and priests were assembled for a historic meeting at a place called Worms. So there are representatives here of all the different princes, nobles, and free cities of the empire. And Luther goes believing he'll have a chance to debate. And the church knows that Luther's a brilliant debater, and they're not going to give him any chance. He was pulled up before the group. He was shown a pile of his books. He was asked two questions. Are these books yours? And will you recant? Will you withdraw the teachings you've made in them? And he didn't immediately reply.
He said, well, yes, they are my books, but there's many things written there, and I need some time to think about it. He almost loses his nerve, but ultimately he doesn't. The next day he comes and he starts to play with words, and they say, you know, are all these your works, and do you recant them? And he says, well, do you ask me to recant all my works? Because some of my works everyone in the church would agree with. I've written against certain evils that the church generally agrees on. And he's trying to get into a debate, and the authorities aren't having any of this. And they say, no, no, no. You just have to say, are you going to retract this? Are you going to recant? It's an heroic moment, especially because, as far as Luther is concerned, he believes it's going to lead to his death. Es sei denn, ich durch das Zeugnis der Schriften oder durch klares Überzeugen. Unless I am convinced by the testimony of the scriptures or by clear reason, for I do not trust either in the Pope or in councils alone, since it is well known that they have often erred and contradicted themselves. I am bound by the scriptures I have quoted, and my conscience is captive to the Word of God. I cannot and will not recant anything, since it is neither safe nor right to go against conscience. Here I stand. I can do no other. May God help me. Amen. The council did not have much it could say in reply. Luther was declared an outlaw. His literature was banned, and his arrest ordered. The document said, we want him to be apprehended and to be punished as a notorious heretic. Now, Luther had been given a safe conduct to the Diet of Worms, just as Huss had been given to the Council of Constance just over 100 years earlier. And there were those authorities who urged the Holy Roman Emperor Charles V to ignore the safe conduct, just as the Emperor Sigismund had with Huss's safe conduct. Charles V didn't want to be known as the second emperor that had reneged on a good faith conduct passage. And so, for whatever reason, this reason and maybe some others, he allowed Luther to leave town and start home. The thought was he would probably be killed by someone on the way because there was an open price on his head. Instead, of course, Luther is kidnapped by an armed group of men who are actually working for Frederick the Wise, who decides he needs to take Luther out of circulation for a little while to Wartburg Castle, which the Elector Frederick knew about. But nobody knew what had happened to Luther. Many people thought that he was dead. For the next year, from this lonely exile, which Luther referred to as my Patmos, the former priest continued his work of prolific writing. He even managed to translate the New Testament from Greek into the German language. Now, about 72 years before Luther completed his New Testament translation, Gutenberg changed history with the invention of the printing press. With this wonderful new technology, the truth of God's Word began to spread like the leaves of autumn all through Europe. And so in the midst of this great Reformation, the Lord armed his people with the sword of his Word. Around this same time, several other powerful champions of truth rose up from within the Church of Rome. Among these brave men calling for a return to the Scriptures were Philip Melanchthon, William Tyndale, John Calvin, John Knox, just to name a few. As the reformers preached and the printing press clattered, the teeming masses studied the Word of God. Gradually, the light of truth began to dissolve the shackles of error and superstition that had bound the people for ages. Like a breath of fresh spring air, Europe experienced a religious renaissance. And you shall know the truth, and the truth shall make you free. The book of Revelation also foretells that in the final days, the dragon, Satan, will once again intensify his efforts to persecute the Church of God. They are identified as the ones who keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Revelation warns that in the last days, there will be a very convincing counterfeit of God's real church that compromises the truth of Scripture. Jesus warns it will nearly deceive the whole world. For false Christs and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Shortly after this final deception, Christ will return.
and he will come for a church that has been purified from all the false traditions and paganism. It will be a church that requires a thus saith the Lord for every doctrine that it holds. Jesus also said that when he returns, the world will be absorbed in selfishness, violence, and evil. And you will hear of wars and rumors of wars, for nation will rise against nation, and there will be famines, pestilences, and earthquakes. The love of money will grow cold, and then the end will come. This spiritual war has been raging down through the ages, and it's clear that this prophecy is fast fulfilling. As the battle intensifies, we're all faced with a choice. Choose for yourselves this day whom you will serve. Friends, we've just seen how the glorious light of God's church was overshadowed through the influence of mythology. We've also seen how early Christians were gradually enticed to adopt pagan rituals and traditions in place of biblical truth. But then God rose up faithful men and women to resist the errors of an entire empire. History is now repeating itself. Soon, all will either join the Bride of Christ or follow the Beast of Babylon. Where will you stand? The Bible is clear. The evidence is irrefutable. The decision is ultimately yours. Historię Iraku pisano krwią starożytnych królów stojących na czele pierwszych armii świata. Interesowało tylko ich totalna dominacja. Ich miasta i imperia, najstarsze w dziejach, powstawały i upadały w wyniku wojen, inwazji i podbojów. To była epoka terroru, w której nie chcielibyście żyć. Przez wieki to miejsce narodzin cywilizacji padało ofiarą obcych najeźdźców. Zawrócili i wyróżniali zabogi rytworów włócznymi toporami. W czasach nowożytnych Irak był ofiarą europejskiego imperializmu, a niedawno stał się obiektem zainteresowania amerykańskiej polityki zagranicznej. To jeden z najkoszmarniejszych reżimów w historii, nawet w porównaniu z faszystami. Od Sargona Wielkiego do Saddama Husseina. Przedstawimy królów od Babilonu po Bagdad. Mezopotamia, jak Grecy nazywali starożytny Irak, to obszar między dwiema rzekami,
Tygrysem i Eufratem. And Euphrates. Równina mezopotamska, część tzw. Żyznego Półksiężyca, była idealnym miejscem do rozwoju cywilizacji. Kultury plemienne pojawiły się tu na długo przed Egiptem, Grecją i Rzymem. Z czasem koczownicy zaczęli wznosić osady, a potem miasta. Około 3500 roku przed naszą erą w południowej Mezopotamii, w regionie zwanym Sumer, powstały pierwsze miasta – Ur i Uruk. To właśnie tam, po raz pierwszy w dziejach, pojawiły się wszystkie rozwiązania społeczne, polityczne i techniczne, które utożsamiamy z cywilizacją. W Mezopotamii radio kręcimy. Także proszę Państwa, różne opcje, różne rzeczy. Thank you.
wiele i tylu prawdy. Trudno byłoby w jakiś sposób polemizować z kimś, kto przeżył w małżeństwie i w życiu rodzinnym 60 lat. Tak, jeden. No ale prawie 61 lat ludzi będzie 15 lutego 61 lat. A mogę zadać takie pytanie z życia rodzinnego? Proszę? Czy mogę zadać takie pytanie z życia rodzinnego małżeńskiego? Tak, proszę. Co najbardziej panią w mężu denerwowało, a potem przestało denerwować? Wszystko, gadka. Gadka, gada. Nieraz, a był zazdrosny o mnie, nawet z kimś tam trochę pogadałam. Już później gadał, ale to trzeba było jakoś przemilczyć, cierpieć. I cieszyłam się bardzo, że mam rodzinę. Teraz moje dzieci mają rodzinę i też rozbiorą z nami cór. Skoro było takie pytanie... Bardzo nam zazdroszą. Nawet wnuczka pytała, babciu, ty opowiedz, jak ty mogłaś przeżyć te 61 lat? Po prostu dajcie opowiedz, ja wiem, trzeba trochę nieraz przeżyć, trzeba troszeczkę nieraz wziąć, żarty obrócić, czy przemilczeć i wtedy będzie dobrze. Nasz nieraz w dzień się kłócili, wieczorem się pogodziliśmy i nie było bardzo dobrze. I tak przeżyliśmy. Masz bardzo chorobą 23 lat na cukrzycę. Musiałam bardzo się nim opiekować, ale dzięki Bogu przeszło. Wszystko, masz, umarł teraz 15 października, jeszcze 6 chyba października. Ale dziękuję Bogu za rodzinę. Nasze dzieci biorąc na wzór, patrzą jak my żyliśmy. I po prostu jest rodzina, czy to Wigilia, czy to Wielkanoc, razem spotykamy się i po prostu jest bardzo dobrze. A co najbardziej fascynowało panią w mężu przez te lata życia? Proszę? Co najbardziej fascynowało pana, co było takie pozytywne w małżeństwie? Mnie fascynowało to, że nie był alkoholikiem, nie pił. Pieniądze przynosił do domu. I nieraz sam pokłócił się, ale ja przebaczałam, bo nie był rozrzutny. Pracował bardzo ciężko. Był kierowcą. Ponad 30 lat pracował w wytwórni wyrobów spożywczych w Czarnej Białostockiej. No i tak sobie było później. Byliśmy na ręce, on chorował. Teraz ja jestem też na ręce i tak... Pan jest tak sympatycznie rozmowna, więc ośmielę się trzecie pytanie zadać. Czy życie z panią było dla niego świętością czy męczeństwem? Oj, chyba świętością. On tylko na mnie jednej polegał. Ja mogłam tylko jemu dobrze ugotować, dobrze podać i bardzo mnie szanował, bo tak powiem. I dlatego tak nigdy mnie nie uderzył, podniósł ręki na mnie. Bieg się nieraz, było spięcie przez tyle lat, byłoby, ale a jakoś ustępowaliśmy i dzięki Bogu. Także rodzina to jest rodzina. Ja właśnie słucham, jakby spać nie mogę przez tą rodzinę. No ale dziękuję bardzo za dziękuję bardzo. Za to piękne kazanie, za wszystko. Do widzenia, zostańcie z Bogiem. Z Panem. Thank you.
Boże. Rafała i jego gorliwość. Po prostu to widać, że jest tam duch w tej parafii. To niewątpliwie zasługa księdza, ale również i tych ludzi, którzy tam przychodzą, którzy pozytywnie odpowiadają na jego zaproszenie. No i ksiądz Rafał podkreślał to, że jest z każdego roku coraz więcej uczestników tej mszy świętej wieczornej, a było dwie msze święte wtedy w poniedziałek o 10 rano i o 7:30. No i oczywiście na tym spotkaniu i myślę, że ojciec również w czasie łamania się opłatkiem mógł usłyszeć od tych ludzi wiele słów życzeń, ale też i wdzięczności za to, co Radio Maryja robi, czym właśnie dla nich jest. No wielu ludzi oczywiście mówiło o tym, że Radio Maryja pomaga im zachowywać polskość, ale równocześnie wielu ludzi z radiem się modli, prawda? Wielu ludzi dzięki Radio Maryja, oglądając telewizję, słuchając Radio Maryja, wie, co się w Polsce dzieje. Bardzo często słuchają, mówili to, że już teraz słuchają tylko Radio Maryja, bo te wiadomości, które tam są prawdziwe, więc myślę, że to, że jest i dużo modlitwy w Radiu Maria, ale również to, że rozmawiamy na tematy dotyczące naszej ojczyzny Polski, jest to dla ludzi bardzo interesujące i bardzo chętnie ludzie tego słuchają. Ojcze, przed nami kolejne spotkania. Już za tydzień, trochę więcej jak tydzień, 7 i 8, właśnie tutaj w Chicago, ale także w New Britain, w Connecticut. I będzie to też okazja, żeby kolejny raz z rodziną Radia Maryja się spotkać, ale także i o nowych sprawach powiedzieć, bo myślę, że chyba są nowe informacje i jest czym się dzielić, jak chodzi właśnie o posługę ojców w radiu i nie tylko, bo teraz kolejne przecież od maja dzieło doszło, jakim jest Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji św. Jana Pawła II w Toruniu. Proszę Ojca, Radio Maryja istnieje 25 lat i cały czas się rozwija, cały czas coś się dzieje, coś nowego dochodzi. I tak jak ojciec powiedział, wybudowany został kościół wotą wdzięczności za świętego Jana Pawła II i to jest oczywiście zasługa wszystkich słuchaczy Radia Maryja, tych wszystkich, którzy się w to wotum włączyli przez swoje cegiełki, przez swoje ofiary. I chciałem tutaj powiedzieć, że bardzo się cieszymy z tego, że ten kościół jest kościołem żyjącym. To sanktuarium świętego Jana Pawła II jest sanktuarium, do którego każdego dnia przybywają ludzie
Teraz wiadomo, że jest zima w Polsce, nie najlepsze warunki do pielgrzymowania, do podróżowania, ale bodajże do października czy do listopada było ponad 80 tysięcy ludzi, jeżeli chodzi o grupy zgłoszone, pielgrzymki, ale jeszcze wielu ludzi przyjeżdża indywidualnie, tak samo w każdą niedzielę na mszach świętych, zwłaszcza na mszy świętej, która jest o godzinie 12 naszego czasu, jest pełen kościół. Przyjeżdżają ludzie z różnych parafii Torunia i spoza parafii, spoza Torunia, ponieważ mówią, że ten kościół jest bardzo nastraja do modlitwy, chcą się tam modlić, więc z tego się też cieszymy, że ten kościół jest żywy, że wspólnota ludzi wierzących w tym kościele się gromadzi, co jest bardzo ważne, że nie wybudowaliśmy kościół, żeby tylko stał, ale ten kościół